32 milionów złotych. W roku 2014 z budżetu województwa śląskiego sfinansowano budowę kompleksu skoczni narciarskich w Wiśle Centrum na kwotę 1 860 000 zł. Z okazji otwarcia kompleksu skoczni w Wiśle przekazuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie inwestycji oraz budowę gorące słowa. Ja muszę powiedzieć, że to jest kuźnia. Te skocznie narciarskie to jest kuźnia. Tutaj się szkoli młodych chłopców. Oni muszą przejść przez etap szkolenia od samego początku, od tej najmniejszej skoczni. Oni potem rosną z tymi skoczniami. Najlepiej wiedzą o tym ci, którzy tu stoją przede mną, czyli trenerzy, ale kiedyś skoczkowie. Na tych skoczniach kiedyś ja zaczynałem. Może bogatej kariery nie miałem sportowej, ale tutaj zaczynałem. Potem zaczynał tu Adam Małysz, Piotr Żyła i wielu, wielu innych. Kilka tysięcy zawodników tutaj ta skocznia wychowała. Ale wychowały też te skocznie wspaniałych trenerów. Jest tutaj Jan Sztus, to jest chyba najlepszy trener na świecie i ja bardzo się cieszę, że mamy go tu właśnie w Wiśle. Do szkolenia, do pracy z dziećmi, to spod jego ręki wychodzą ci najlepsi zawodnicy, nasi w tym na świecie. Cieszę się, że te obiekty mamy i muszę powiedzieć tak, te 8-12-latki, które tu teraz zaczynają trenować, zaczynają tu skakać, za 15 lat będą w sile tego najlepszego wieku dla sportowca skocznia narciarskiego, a będzie to rok 2030. I ja się bardzo cieszę, że już teraz wiem, że w 2030 roku będziemy mieli silne reprezentacje w skokach narciarskich. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Darf ich dem Veranstalter Wisla und den jungen Athleten für diese Anlage gratulieren. Tutaj muszę podziękować, mam takie prawo, za tą inwestycję wszystkim tym, którzy byli zaangażowani właśnie w nią. Diese wunderschöne Anlage ist eine wichtige Basis für die Zukunft des Skispringens in Polen. Właśnie tutaj ten obiekt jest taką podstawą na przyszłość, dla przyszłości polskich skoczków w Polsce. Ich bin sicher, dass wir diese jungen Athleten, die hier anfangen werden, später in den internationalen Ergebnislisten finden werden. Ja jestem pewny, że w przyszłości tych wszystkich zawodników, których spotkamy tutaj na tej skoczni, będziemy widzieli na listach najważniejszych imprez światowych w skokach. Ich wünsche den Organisatoren dieser Anlage und vor allem den Athleten, die hier trainieren werden, alles Gute, sodass wir in Zukunft wieder unsere internationalen Stars wie Adam Malisch und Kamil Stoch sehen werden. Ja życzę organizatorom i szczególnie też zawodnikom tego, żebyśmy, tak jak kiedyś Adam Małysz, mogli się ponownie spotkać. Ich bedanke mich. Dziękuję bardzo. No i wszyscy reporterzy, fotoreporterzy oczywiście. I uwaga! Chyba wszyscy gotowi i wielkie brawa, drodzy Państwo! Oficjalnie ta przepiękna skocznia, właściwie trzy piękne małe skocznie. HS 10, 20 i 40 albo H9, 19 i 37. Wielkie brawa, drodzy Państwo. Chwila, przepiękny słońce. I wszystkim hip hip! Tutaj witamy właśnie i dziękujemy. Panie Burmistrzu, dziękuję i jeszcze raz przypomnę, nasi wspaniali goście za chwilę przejdą na pobliską dolną stację kolejki linowej z Konity. I mam nadzieję, że wiele, wiele wspaniałych informacji, drodzy Państwo, Robert Osak, Grzesiu Granica i pozostali dziennikarze, Ala Eksmala chyba, ale też widziałem, jest z nami naczelna fotoreporterka Polskiego Związku Narciarskiego i pozostałych także. Zawodnicy są gotowi, no i wielkie, wielkie emocje przed nami. Zwróćcie uwagę, faworyt, drodzy Państwo, Tymoteusz Cięciała. Miał 4 lata, kiedy rozpoczął. Gdzieś jego tata Andrzej i jego dziadek, który ma 85 lat i jeszcze wspaniale zjeżdża na nartach. I Tymek. I proszę, jaki piękny telemark!